Tak, to można sobie założyć, że do grudnia moglibyśmy tę opłatkę skończyć, z tym tylko, że no, należy pamiętać o tym, że wtedy żywice epoksydowe, czyli ta końcowa praca nawierzchnia, czy też zabezpieczanie tych elementów, które się nie da zabezpieczyć przed ich zmontowaniem, na przykład tych elementów spawanych, musiałoby się odbywać no niestety w warunkach atmosferycznych już bardzo niekorzystnych, stąd też mogłoby się to negatywnie odbić na jakości wykonanych prac. Stąd też my zakładamy, ja mówię zakładamy ze względu na to, że są tutaj pewne niewiadome, które nie zależą od nas. To jest kwestia tempa pozyskiwania pozwolenia na budowę, chociaż no tutaj mamy te dokumenty związane ze środowiskiem i tutaj pewno będzie wykonawcy projektu trochę łatwiej. Natomiast no jednak nie wiemy, w jakim terminie zostaną wydane określone wymagane pozwolenia. Chociaż no też powiem, że no jeżeli chodzi o współpracę ze starostwem w tym zakresie, no to jest tak, że też w starostwie bardzo często rozumieją, że są inwestycje, których wydanie pozwoleń jest rzeczą dosyć pilną. Stąd też tutaj na ogół różnego tego typu pozwolenia my uzyskujemy trochę szybciej niż ten dopuszczalny termin wynikający z KPA. Natomiast no też nie można wykluczyć, że na etapie przetargów pojawią się różnego rodzaju protesty, aczkolwiek no przyznam, że w przetargach, które my żeśmy przeprowadzali, oczywiście różne uwagi uczestnicy przetargu mieli, natomiast no nie zdarzyło się, że musieliśmy rozstrzygać swoje spory u prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Stąd też nasza umowa z wykonawcą projektu przewiduje, że prace projektowe i pozwolenia uzyskamy do 6 czerwca, tak? Na procedurę przetargową potrzeba nam mniej więcej 1,5 miesiąca, stąd też myślę, że od miesiąca na przełomie lipca, sierpnia, oczywiście przy założeniu, że nie będziemy mieli protestów, ruszą prace związane z filarami i plan na ten rok jest taki, że wykonamy w tym roku filary. Jeżeli chodzi o rok przyszły, no to w tym momencie tutaj przy dużym udziale wojska odbywałoby się wykonywanie czy układanie przęseł. Tutaj też jest dosyć istotna, dlaczego dopiero wiosna, czy nie można zrobić tego, by było wcześniej. No, trzeba powiedzieć, że mówiłem o tym, że spieszenie się mogłoby się negatywnie odbić i na jakości, i na kosztach. Otóż jeżeli chodzi o jednostkę Ziemi Wrocławia, to nie jest jednostka, która robi tylko most w Kultusku. Tych prac zaplanowanych na ten rok oni już trochę mają, w związku z tym no realnie oni mogliby tutaj do nas wejść wiosną przyszłego roku. Te prace, które będziemy wykonywali wiosną, to są prace ze względu na zastosowane inne technologie, które już nas trochę uniezależniają od stanu wody, bo jeżeli chodzi o prace związane z filarami, to te prace no, najlepiej jest wykonywać przy możliwie najniższym stanie wody, ze względu na to, że one są najmniej kosztowne. I tak, jeżeli chodzi o kładkę, bo w dalszej części ja chciałbym powiedzieć nieco o rewitalizacji, o naszych zamierzeniach, natomiast jeżeli chodzi o kładkę, to ja bym swoją wypowiedź na tym zakończył, natomiast jeżeli Państwo macie pytania, to... Panie, czy możemy prosić o taką rzecz, jakbyśmy mówili przez mikrofon, to tego na dobrze? Ponieważ nie byłam na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, to jestem ciekawa, dlaczego ta sesja była w takim terminie potrzebna. Czy to związało się z jakąś dokumentacją? Znaczy tu chodzi przede wszystkim o to, żeby nie spowalniać prac i my w zasadzie projektant to co wykonał, to jest w zasadzie wszystko, co na tym etapie mógł wykonać. Do kolejnych prac była potrzebna decyzja, który wariant wybieramy. My zdaje się spotkanie z projektantem, żeśmy mieli w środę,
w zeszłym tygodniu i w związku z tym, no, żeby było najszybciej jak to możliwe, ja poprosiłem pana przewodniczącego o to, żeby sesja została zwołana w trybie pilnym. No powiem tak, radni to zrozumieli. Oczywiście nie było pana Marka Króla i jeszcze jednego, nie pamiętam którego pana radnego. Natomiast no też powiem tak, że tę sprawę jakoś tam żeśmy omawiali, prawda, żeby też, no także ci radni, którzy nie mogli przybyć, żeby mogli się zapoznać z tym, co my zamierzamy. Oczywiście była to opinia ze względu na to, że ja mam uprawnienia do tego, żeby zdecydować o tym samodzielnie, no ale wydaje mi się, że też i radni się interesują tym, jak będą prace przebiegały, a to był, można powiedzieć, pierwszy termin, kiedy w miarę szczegółowo już można było o tym mówić. Czyli uchwała Rady Miejskiej nie była potrzebna w tej sprawie? Rada podjęła opinię w sprawie wyboru kładki ze względu na to, że no tak, no po prostu była to opinia. Rada wybrała jednogłośnie wariant numer 1. Przeza mnie 9 albo zupełnie. Czy dobrze zrozumiałam? Przetarg na wykonawcę kładki dopiero się odbędzie, natomiast firma projektowa, byśmy prosili o nazwę tej firmy. Już ja muszę wrócić na chwilę do prezentacji, bo ja jej niestety nie pamiętam. Natomiast jest to firma, która ma bardzo duże doświadczenie, nie tylko w projektowaniu, ale także i w wykonawstwie i także we współpracy z wojskiem, co niezwykle ważne. Robiła bardzo wiele prac przy wykorzystaniu sił zbrojnych. Włączymy pokaz slajdów. To jest Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty Spółka z o.o. Ja chcę wrócić do tego mostu z Meleksami. Tam koszt tego mostu szerokiego, pan mówił, jest 5-metrowego, około 15 milionów złotych, prawda? Długość tego mostu jest 250 metrów, czyli on jest de facto krótszy od mostu Wyszkowskiego, sprawdzałem, o 70 metrów, bo most Wyszkowski, który oddany został w 1948 roku do użytku, ma 320 metrów sam, prawda? W związku z tym, panie burmistrzu, moje pytanie, czy taki most na tych, załóżmy, Meleksach z możliwością przejazdu pojazdów do 3,5 tony, tylko osobowych, prawda, czyli uznanych za pojazdy osobowe, jest możliwość wykonania takiego mostu przez jednostki inżynieryjne wojskowe? Proszę państwa, jeżeli chodzi o most 5-metrowy, biorąc pod uwagę jego szerokość, to możeśmy nie zakładać, to było tak, że były ewentualnie te nazwę to Meleksy, prawda, projektowane, natomiast plus do tego awaryjny przejazd karetki. No nie ma takiej możliwości, żeby na 5 metrach zmieścić ruch pieszy, ruch rowerowy. No tak, tylko co wtedy zrobić z komunikacją miejską, która tym mostem by się odbywała. Natomiast ja powiem tak, że tutaj ja pokazując ten wariant, mówiłem, chciałem pokazać to, jak my żeśmy do tego podchodzili. Natomiast biorąc pod uwagę to, że tak uczciwie powiem, jeżeli chodzi o te Meleksy i zastosowanie komunikacji miejskiej Meleksami przez okres trwałości projektu między Rynkiem a Grabówcem, ona była po to, żeby dało się ten most ewentualnie, że tak powiem, podciągnąć pod konkurs dotyczący transportu publicznego. To nie jest tak, że w Pułtusku rzeczywiście tego typu komunikacja jest potrzebna, prawda? Natomiast no, biorąc pod uwagę to, że my moglibyśmy dostać co najwyżej 30% różnicy, no to jest 14 minus 6 to jest 7 milionów złotych, w związku z tym moglibyśmy dostać tam nieco powyżej 2 milionów złotych dofinansowania.
przy założeniu około trochę ponad 2 miliony dofinansowania, biorąc pod uwagę, że most 3 metry